Moi kochani, witam was serdecznie na moim kanale YouTube, a nadaję prosto ze Śląska, z prawdziwego, tradycyjnego domu. Kłaniam się wam nisko. Dzisiaj będziemy robić to, o co prosicie już w komentarzach. Wielu już o to prosi, ale wcześniej, kochani, opowiem wam o pewnej niespodziance. Zaklupał kurier i przyniósł mi paczka. No, ona nie jest lekko. Ale poczekam z tą paczką do momentu tego filmu, bo chcę, żebyśmy ją razem otwarli. Naprawdę, jeszcze żech nie zajrzał, co jest w środku. Muszę się obryć bryle, no bo to już jest ten wiek, ten pesel. Słuchajcie, piszę tutaj Richtig Śląskie Nudle. Podejrzewam, że to są właśnie produkty, o które się pytacie, o tym śląski Grinzoik i wiele innych rzeczy. Nie wiem, co tu jest, ale te wszystkie rzeczy, bo pytacie się, kaje idzie kupić. No oczywiście na Śląsku. Na Śląsku i Śląsku Opolskim. W marketach są takie stoiska. Na jednych pisze na przykład śląski bify, na drugi pisze potrawy regionalne. To jest właśnie to. I tam potem czytacie śląski zymf, śląskie nudle i tak dalej. Ale dobra, żeby już nie zanudzać, jademy z tym, żeby to... O! Udało się. Jedna struna. Myślę, że się i uda druga strona. Dobra. To mamy. Ojej. Patrzcie. Richtig Śląskie Nudle. Powiem tak. Jak będę robił coś z tymi nudlami, to więcej na ich temat powiem. Z ilu jajek jest zrobione i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wyciągamy. Nudli to tu mamy piguły, czyli zaś Richtig Śląskie, ale każdy jest inny. Każdy jest inny. I tu na przykład pisze makaron ośmiojajeczny. No piękna sprawa, robi się z dwóch, trzech, a tu jest z ośmiu. Dobrze. Różnego rodzaju, co tutaj mamy? Richtig Śląskie Nudle, gwiazdki, makaron z gwiazdkami. O. Makaron z gwiazdkami, tu mamy Richtig Śląskie Nudle białe, makaron, 8 świeżych jaj w kilogramie, 8 świeżych jaj w kilogramie mąki. To są jaja. Dobra, następne nudle. Makaron ośmiojajeczny, zacierka. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Łazanka. I to macie wszystko takie, jak powinno być. Nudlami mnie zasypali. I tu mamy makaron pszenny. To jest ten czarny taki. Jakby tak go robił, to wytłumacza, czemu ten makaron? Czemu te nudle i czemu one są takie czarne i czym są barwione, to jest istotne. To jest istotne. Dobra, jeszcze mamy tutaj jakieś świderki. Świderek, makaron ośmiojajeczny. Bajka, bajka. A tu mamy co? Dajcie mi przeczytać. Richtig Śląsko Nudelzupa. Czyli to jest potrawka, jak będziemy robić nudelzupę. Czekajcie, jeszcze sam muszę stanąć do tego. Tu mamy to, co się pytacie. Richtig Śląski Grinzoik. To jest ta potrawka. Zaje fajną, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Tu jeszcze mamy, nie, tu mamy, co tu mamy? Tu mamy ryż. Patrzcie, patrzcie, jaka jest różnica tego ryżu. Spokojnie, do wszystkiego dojdziemy. A tu mamy Richtig Śląski Zymf, czyli musztarda. Co my tu mamy? Richtig Śląski Miszonk po hanysku. I tu, jak weźmiecie się ten Richtig Śląski Miszonk po hanysku, to powiem wam tak, to są różne składniki i powiedziano mi, żeby ten miszonk przemielić. Tam jest gorczyca,
No wiadomo, no potem będziemy jeść i rozgryzać ta gorczyca, żeby to przemielić. No przepiękna sprawa, modro kapusta i to nie ma o czym gadać. Co my tu mamy? O, richtig śląski chrzan, czyli chrzan. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Tu mamy zaś richtig śląski grinzorg, czyli mamy, tu mamy grinzorg, widzicie, się już są pochytał. Tu mamy grinzorg, a tu mamy ta richtig śląska nudelzupa. Bajka. Tu mamy zaś chrzan, dwa opakowania. A co tu jest? A tu mamy śląski zimft. Tu jest śląski zimft ze chrzanem. Czytacie to? Apfelzimpf. To jest ciekawe. Proszę Państwa, spróbuję to osobiście. A potem wam powiem, o co tutaj chodzi. Dobra. Ta skrzynka dowomy na bok. I jeszcze mamy dwie flaszki czary mary. Patrzcie. Richtig śląsko kwaska z ćwikły. Czyli co? To są buraki na zakwasie. Z tego robimy zupa. Ale bardzo dobrą rzeczą jest to, jak to dostaniecie. Dziennie tak pół szklonki wypić. Niesamowicie zdrowotne na zakwasie, buraki na zakwasie. Stan zapalny, to wszystko odchodzi. Mogę coś na ten temat powiedzieć, bo jedna pani neurolog powiedziała mi, koniecznie dziennie mo to pan pić. Mamy też żur, o którym już za chwilę. Te wszystkie produkty możecie kupić właśnie w tych marketach, w tych stoiskach. Kaj są potrawy regionalne i tak dalej. Jak najbardziej. Ale województwo opolskie i śląskie. Ale to też nie jest, kochani, żaden problem. Przecież wielu ludzi ma na Śląsku swoja rodzina, znajomych, krewnych. Przecież mogą mu kupić i przesłać. Możecie też to zamówić drogą, tak jak mi powiedziano, drogą internetową. Jedna rzecz. Na przykład jednego opakowania nikt wam nie prześle. Musicie kupić cały karton. No ale to też nie jest problem podzielić się z rodziną albo podzielić się z sąsiadami. Naprawdę fajne rzeczy. Udogodnienie niesamowite, ale nie odchodzimy od tradycji. Więc nie musimy już kroić tych nudli, kobiety się narobili, a jak wesele było, to ile tych nudli musieli kulać, na sznurach to wisiało wszystko, wiecie, żeby się przesuszyło, a potem kroić. A dzisiaj ma się to samo w tych paczkach. Chociaż jak będziemy robić nudel, to ja to i tak pokorzę, jak się ten makaron robi i zrobimy to od podstaw. A teraz idę po moja nowo z opaska, bo nie jedna trykotka, że już po plamie uchaj było. Ponowo z opaska i przechodzimy do meritum sprawy. Śląski żur. Zapraszam. Moi kochani, jak już wiecie, że dzisiaj będziemy robić śląski żur. Bardzo dużo pisaliście właśnie o tym żurze, więc przyszło dzisiaj czas na to, żeby to wszystko pokazać. Co nam do tego żuru jest potrzeba? Słuchajcie, chcę ten żur pokazać wam taki, jak się robi u mnie w domu. Jak się robi kaindzi, nie wiem, ale to będzie też podobne wszystko. W każdym razie produkty, które się tutaj znajdują teraz na tym stole, będą nam do tego potrzebne. Na pewno wędzony wóźdź. Wiecie, zawsze się u nas do żuru dawało biały wóźdź, przepieczony i tak dalej. No ale nie mam białego wóźdźu, a nic się nie stanie. Jak domy tym wędzony, bo od lat już to stosujemy. Do tego jest nam potrzebny boczek. Do tego jest nam potrzebna cebula. Wziąłem tutaj jeden ząbek czosnku, chociaż w żurze już jest czosnek, ale takiego dopalacza jeszcze się mu przyda. Kartofle, które oczywiście kleja w kosteczka, potem wytłumacza,
czemu mam takiego hopla, żeby kroić kartofle do żuru w kosteczka. Tam w Gorku, i teraz przejdziemy do tego, tam w Gorku już jest, już się waży wędzono kość, to jest wędzone żeberko. Zobaczcie, jak to wygląda. To się już pyko po leku. I teraz do tego wciepujemy już teraz liść laurowy, pora kulek ziela angielskiego i rozsypujemy majeranek. I to niech się teraz waży do momentu, kiedy ta kość będzie już miękko. A co będzie dalej, to już za chwilę. Bo teraz to się waży, a my za chwilę przystąpimy do krojenia kartofli, tego wursztu, tej cebuli. Wszystko przygotowujemy, bo w pewnym momencie będziemy już to wciepować do tego Gorka. Ale najważniejszą rzeczą jest żur. Przyszła do mnie taka niespodzianka, o czym już wiecie. I ten śląski żur, gdzie się prezentuje, na nim pisze tak, bardzo fajnie: naturalnie kiszony, bez zagęstników, wzmacniaczy smaku i konserwantów. Richtig śląski żur. I słuchajcie, pamiętam za bajkla, w każdym domu kisiło się żur. No, w każdym domu ktoś go kisił. U mnie nie było takiej tradycji, żeby kisić żur. No to mama mi dała 50 groszy i powiedziała: idź tam do sąsiadki po pół litra żuru. No to ja poszedł do sąsiadki po pół litra żuru, kupiłem ten żur, ale nim żek doszedł do domu, to żek się otwarł ta flacha i w czasie drogi pół flachy żek zdążył wypić. Haja jak pieru. Co ja z tego żuru zrobię? To już nie jest pół litra. Zaś 50 groszy, zaś poleciłem do sąsiadki. Miałem przeboje niesamowite. Zwłaszcza ze słodu przewrócił żek się po żurze. Mama, mnie się żur szaskuł. Ostatnie 50 groszy. Kochani, to były piękne czasy. Żur robiło się bardzo często na Śląsku, robiło się go przede wszystkim w sobota. Żur to nie woda. I przede wszystkim nie pamiętam, jak długo żyję, żeby w śląskim żurze było jajko. Nie! Jeżeli zasypiecie mnie teraz z jakimiś komentarzami na temat żuru z jajkiem, to nie przegodacie do mnie. Jajko przyszło skądś, nie wiadomo skąd. Ja wam pokazuję żur, który jest u mnie w domu. I nie pamiętam, żeby mama dawała jajko. Po co to jajko? No tak, idziecie dzisiaj do lokalu, zamówicie żurek, sama woda. No żeby to szybko nie przeleciało, to trzeba zagryźć tym jajkiem. No, innego wytłumaczenia nie mam. Żur, jak się robiło, wsadziło się łycha i on stoł. A jak nie stała ta łyżka, to jak żeście go mieszali, to czuliście ta jego gęstość. Jak to się go do trochę żuru, a hop jak z muru. Drodzy Państwo, smak jest tego niesamowity. Bo to jest natura. To jest natura. Zdrowie. I piękno mojej tradycji i mojej kultury. Przechodzimy teraz, kość się waży, przechodzimy teraz do krojenia tych produktów. Słuchajcie, jak widzicie, wiele rzeczy już mam pokrojonych, ale teraz jeszcze pokroję, żeby to pokazać normalnie, pokroję ten wórz. Ten wórz jest wędzony. Bardzo ważne, nie? Bo ten żur musi być tłusty. Jest wędzony, elegancki. Wiecie, jak to wonią? Tylko tam o wórzcie, bo żur jeszcze nie wonią. Ale to wszystko jest już przygotowane. I teraz tak. Tu w tygliku już mamy pokrojony boczek. Do tego boczku wsypiemy ten wóźdź. Ten wóźdź, jeszcze mi sam kawałek został, więc jeszcze go pokroję. A wy zaś patrzycie, nie? Że nieodpowiednie noże, nie? A mnie jest egal, byle kreję. A jak macie jakieś fajne noże, możecie mi przysłać. No to wam oczywiście zapłacę, nie? Bo ja tam nie chcę nic za darmo. Czyli tak, mamy tutaj pięknie wóźdź.
razem z boczkiem. I patrzcie, jak teraz to wciepnymy, te wszystkie produkty do tego, to będzie żur. To nie będzie woda. Teraz jademy z cebulą. Z cebulą. Tak. Może mi się uda, mu śliskie palce z tego wursztu, wiecie? No ale coś tam pokryjemy, jakoś to pokryjemy. Słuchajcie, ta cebula domy na sam koniec. Oczywiście ją podsmażymy. Są tacy, którzy wurszt nie podsmażają, ale wiecie, ja już coś temu sprawdzone. Jest miększy, nie jest ugotowany, ino usmażony. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Cebula już mamy, więc my ją ściepniemy teraz na talerz, bo ona jeszcze ma czas. I na końcu dopiero wciepniemy cebula, jak ją podsmażymy trochę, ona, żeby się nie spolili czasem. I no tak, wiecie, tak, ona się ma świecić tak, no. Ale będzie dobrze. I teraz tak, powiedziałem, że w tym żurze już jest czosnek, no bo to jest podstawa, ale ja jeszcze daję jeden taki ząbek, pokraję go tak w kawałeczki, żeby doszło takich dopalaczy, wiecie. Zaś mi powiecie, panie Mirku, niech pan tak nie kreje czosnek, są takie presy, wiecie, takie do wyciskania. Kochani, mam taką w szuflodzie. Ale ja to po prostu nie używam i chcę wam pokazać, jak się ten czosnek i w ogóle to się wszystko robiło normalnie. Nie było kiedyś presów, a było smacznie i było fajnie. Ten czosnek też domy na bok. Ten czosnek po tym wciepniemy rań. Możemy go tak przygnieść trochę nożem, żeby te soki puścił. A, widzicie, co tak szeląto tutaj, bo tu jeszcze mamy sól, mamy pieprz, będzie nam to też potrzebne. A ja się chciał pochwalić, bo byłem na Expo, na wystawie gołębi pocztowych w Katowicach i tak mi się to spodobało, a z racji tego, że też hoduję gołębie, no to kupił, że się takie rzeczy, fajnie to wygląda na stole, przede wszystkim białe, nie? Ja lubię, jak jest jasno, nie? Tu dopiero będzie jasno w tej kuchni. A czego no z remont? No ale dobra. Teraz patrzcie. Ostatnią rzecz, którą ja mam do pokrunio, to kartofle. I ktoś powie tak. Ale panie Mirku, do żuru się nie dawało kartofli w kostka. Macie też racja. Moja mama bardzo lubiła sztam w kartofle, czyli pogniecione kartofle z cebulką, a potem zalone tym żurem. Ale to ona to lubiała, ja tego bardzo nie lubię. No dajcie mi ino chwilę, patrzcie. Robicie jakieś fajne danie, nie? Dobre. I ktoś wam te dobre danie leje na talerz. Co robią oczy? No patrzą. Wiecie, jak ja widział u co niektórych śląski żur, a do tego talerza ktoś wsadził taki wielki wurszt i jajko na pół, to oby nie wiem, jak to było dobre. Nie. Oprócz smaku, jeszcze ten wzrokowy kontakt z tym pożywieniem musi jeszcze bardziej ten wzrok przyciągnąć, żeby go smacznie zjeść. Kryjemy kartofle i dlatego ja to robię w kostka. Wszystko, ja mam jubla. Ja mam jubla, jeśli chodzi o kostka. Nie? Naprawdę. Ale powiem wam to inaczej, w tym podniebieniu wszystko pasuje, wszystko gro. To jest jakieś takie, nie wiem, no, może ja się do tego tak przyzwyczaił, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale mi się wydaje, że ten wzrokowy kontakt z daniem, które jest podane na czystym stole, z czystym obrusem, talerzem białym, a nie granatowym na przykład, nie? Ja jest pies na takie rzeczy, ale już widzę, jak mi ktoś podobał w granatowym albo w niebieskim talerzu, no to powiem wam, oby to było najlepsze. To... Wiecie, to jest tak, nie? W życiu jest ważne być akuratnym, ale ci, co są tacy akuratni, powiem wam, mają przewalone, nie? No bo patrzą na każdy szczegół. No ja taki jest i czasami jest mi z tym dobrze, czasami jest mi z tym źle.
Tak to po prostu wygląda. Dobra, mamy kartofle. Te kartofle teraz wciepnymy już do wody, żeby to, bo ta kość już nam dała to, co powinna dać, ale jeszcze się będzie ważyć, a do tego wciepujemy kartofle, bo one też się muszą poważyć, przecież one też muszą być miękkie. Teraz dowomy na gaz ten boczek razem z tym wędzonym wusztem. Niech się to tak poleku pyko. Niech się to tak poleku pyko. Podsmażymy to wszystko. Już czuję ta kość, nie? Potem ta kość możecie się dać na osobny talerz i ją obgryźć, nie? Bardzo dobrą wędzoną kość uważono. I czyli tak. Mamy postawioną kość, mamy wciepnięte mamy kartofle, mamy liść laurowy, mamy ziele angielskie i mamy majeranek. Teraz to się wszystko waży w tej wodzie, a to się smaży. Została nam jeszcze cebula i został nam czosnek, no i żur. Ale to już te czary mary będą za chwilę. Jak tu wonią! Jak widzicie, mieszą. Patrzcie, jak to wygląda. Wiecie, jak to wonią. A jeden wpis był taki fajny. Jak to wonią. To ktoś zrobił taki fajny hashtag. Jak wam się to będzie podobało, to róbcie też. Aha, jeszcze mam jedna prośba do was. Bo Rożek poprosił i zrobiliście to wszyscy. Ale to jest takie zapomniane. Jak piszecie jakieś komentarze, napiszcie z jakiego województwa, z jakiego kraju. Nie potrzebuję adresów. Ale to jest jakoś inaczej, taką więź się robi fajną. Nie zapomnijcie wpisywać, skądście są. Dobra, patrzcie. Elegancko. I teraz do tego można to wciepnąć normalnie do tej wody. Ale ja nie chcę. Niech się ten czosnek też po prostu z tym wosztem, z tym boczkiem, niech się przesmaży. Wiecie co, ja naprawdę nie żartuję. Wiecie, jak to wonią. No ja, ale jak się robi tak i patrzcie, i to wszystko jest w kosteczka, a nie jakieś pół wusztu albo cały na talerz. Ja nie wiem, no może ja się nie znam. Zresztą ja nie jest kucharzem. Od tego trzeba zacząć. Ja nie jest kucharzem. I teraz widzicie, jak to, jak zrobicie to na przykład tak, jo, ten boczek z tym wusztem i teraz docie ten czosnek. No to wszystko przesiąknie, a woniać będzie w całej chałupie. Już wonią, ale jeszcze nie na żur, bo to będzie ostatnio operacja pod tytułem Czary Mary. Jak widzicie, kość już się robi miękko, kartofle musimy jeszcze trochę poczekać, a czemu godą o tym, że cebula na końcu? Bo praktycznie boczek i ten wurcz już mamy przesmażony. Teraz wciepnymy na to cebula. Wcześniej dołek czosnek, też do tego. Wiecie, jaki to jest aromat? To jest coś niesamowitego. Teraz dołomy ta cebula. I też ją podsmażymy razem z tym wszystkim. O! Pomieszamy. I będzie superowo. Jak to się godo, erste klasy. Tak, niech się teraz ta cebula, nie musimy ją osobno smażyć, tak na żeby tak się trochę lekko przybrunocić. Możemy to wcieprzyć, tak jak widzicie, do tego wosztu, do tego boczku, ten czosnek i cebula i ona teraz jeszcze fajnie połączy się z tym wszystkim, co jest w środku. Tu nie ma przełamywania smaków. Tu albo się robi smak, albo go nie ma. Taka jest prawda. Czekamy, aż ta cebula dojdzie do siebie. A za chwilę punkt kulminacyjny. Właściwie przedostatni, bo ostatni będzie już na talerzu. Cebulka nam się fajnie już zbrunociła. Wszystko mamy. Teraz wyciągamy ta kozie. Jeden kącek, żeby już wyciągł. Drugi kącek mamy. O, ona się już cało rozwalo. No właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. O to chodzi. Dobra, to mamy tu. Kładziemy to na stół, to już za chwilę zobaczycie. I teraz tak. Sam już się robi bardzo dobrze.
i wsypujemy to wszystko, co my już usmażyli. To jest żur, to nie ma o czym gadać. Patrzcie. I zaćmy jeden tyglik wolny, o. Pięknie. A teraz, a ja to mam tu, oryginał, poszelątać na zdrowie. Ach, to pykło. Jak to wuń. Lejemy żur i mieszamy. I leworęczny nie jest, ale trudno. Muszę się jakoś, o. Lejemy żur. Przemieszamy go. Gęsty. Czuć, że jest gęsty. Bo te wszystkie rzeczy, które my sam dali, robią swoje. To nie może być woda. Tu jeszcze musimy. O! Ty mi nikaj nie wylejziesz. Ty możesz wleźć, ale do żołądka. Poszelątujmy jeszcze trochę. Mamy wsio. Widzicie, to wszystko tu jest. Kartofle, wszystko. Dobra. To mamy. I teraz, kochani, tak. Niech się to teraz trochę przeważy. I będziemy doprawiać albo soli, albo pieprzu, ale trzeba być ostrożnym, bo ta cebula już robi swoje, ta wędzona kość i ten wóżdź też robi swoje, boczek też robi swoje, więc żeby czegoś nie przedobrzyć, żeby po prostu zupa nie była za słona. Praktycznie żur mamy już gotowy. Wiecie, jak to wunio, ja nie przesadzam. Zróbcie się go w domu i zobaczycie sami. I zaraz mnie wspomnicie. Pomieszamy to troszkę i teraz musimy posmakować, tak jak powiedział, czego tu brakuje. Bez jaj, troszeczkę soli, troszeczkę. I pieprzu. I kochani, po robocie. Niech się to teraz jeszcze przygotuje. Za chwilę wleja się to wreszcie na talerz. I coś wam powiem. Moi kochani, żur mamy gotowy. Jak widzicie, nie ma tu takiego wóżdu wciepniętego do tego żuru. Nie ma tu żadnego jajka na pół. Bo u mnie się tak nigdy nie robiło. I wiem jedno, na Śląsku też się tak nie robiło. Moja babcia opowiadała mi z tamtych lat, kaj była bieda, że jak robiła żur hop w robocie, ona musiała lecieć do roboty, dzieci w domu, naważała żuru, gornek, dzieci do łóżeczka, do środka dała gornek, każdemu łyżka, takie paploki wyszły, wszyscy byli pojedzeni. I na jedzeni. To jest to piękne. Kochani, z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, kto biedy nie przeżył, nic nie może na ten temat powiedzieć, więc wyśmiewali się nawet z wodzionki, a to przecież ludzi ratowało, bo nie było. No, ale oby do nikogo nie zagościła bieda, ani do was, ani do mnie, ale godomy o tych czasach, o których jo doskonale wiem. Żur kosztuje. No oczywiście powiecie, no kosztujesz, bo musi być dobry. Nie ma takiej opcji, kochani. On nie jest dobry. To jest bajka. I do tego możecie się, jo rękami, bo to moje, ta kość obgryzać. I do tego żur. O czym gaduję? Nie ma o czym gadać, kochani. Jesz dużo żuru, jeżeś hop, jak z muru. Na Śląsku hop musiał pojeść. Jak była zupa, to musiała być zupa. Nie żadna lura, kiedy zagrywamy jajkiem, żeby ono zasztopowało. Nie, żur to musiał być żuru. Zupa to musiała być zupa.
taka jest prawda. Ale teraz wracam jeszcze do produktów. Bardzo serdecznie za nie dziękuję. I patrzcie, tu pisze na jednym tak. Richtig Śląski Grünzeug, przyprawa warzywna, bez soli, bez cukru i wzmacniaczy smaku. Piękna sprawa. Są tacy, którzy nie mogą solić. Richtig Śląski Grünzeug i przyprawa warzywna, bez cukru i wzmacniaczy smaku. I trzecio, Richtig Śląsko Nudelsuppa, czyli to dajemy do makaronu, do nudelsupy. Przyprawa do rosołu i zup ogólnie, bez wzmacniaczy smaku. Wystarczy. Wystarczy, żeby być szczęśliwym. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że jesteśmy razem, za to, że odwiedzacie mój kanał, za to, że mogę się częścią swojej kultury z Państwem podzielić. Jestem dumny, że was mam. Obdarzymy się wszyscy razem niesamowitym szacunkiem, bo to jest bardzo ważne i to jest bardzo istotne. Dziękuję, życzę smacznego, a kłaniał się Państwu Śląski Żur.